środę 10 listopada z okazji Święta Odzyskania Niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Batalionu AK Barbara w Lubaszowej mieli okazję zobaczyć i wysłuchać program artystyczny. Uczniowie przybrani byli w biało-czerwone kotyliony, a sala, na której prezentowany był program, posiadała odpowiednią scenografię. Najpierw recytowano patriotyczne wiersze, potem śpiewano pieśni. To kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała, najbliższa. Gościem specjalnym tej uroczystości był podpułkownik dr Jerzy Pertkiewicz, który był bardzo zadowolony z występów uczniów szkoły w Lubaszowej, a przede wszystkim z głośnego i pięknego śpiewu pieśni. Następnie pan pułkownik rozpoczął gawędę o batalionie Barbara, o swoich przeżyciach z czasów wojny, a na zakończenie obiecał, że odwiedzi jeszcze szkołę w Lubaszowej z fotograficzną prezentacją z czasów wojny. To była bez wątpienia najlepsza lekcja patriotyzmu, jaka mogła zostać zorganizowana dla uczniów. 12 listopada w Domu Kultury w Tuchowie odbyło się spotkanie laureatów konkursów fotograficznego, filmowego i literackiego, które zostały zorganizowane z okazji jubileuszu miasta. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć pracę wszystkich wyróżnionych w konkursie fotograficznym oraz nagrodzony film. Następnie burmistrz Tuchowa wręczył zwycięzcom dyplomy i nagrody, dziękując za udział w konkursie i tym samym promowanie miasta. 17 listopada 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Tuchowie została podpisana umowa na realizację kontraktu Promocja podczas realizacji projektu pomiędzy Spółką Komunalną do Rzeczy Białej z Tuchowa a firmą EXA z Wrocławia. Celem działań w ramach realizacji kontraktu będzie informacja i promocja zadań prowadzonych przez spółkę komunalną oraz zwiększenie poziomu wiedzy publicznej na temat celów i korzyści wynikających z realizacji projektu. Będzie on prowadzony na terenie 4 gmin: Tuchów, Ryglice, Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski. Wybudowane zostanie ponad 100 km kanalizacji, ponad 50 km wodociągu, zostaną przebudowane i rozbudowane 3 oczyszczalnie ścieków: Tuchów, Ciężkowice, Bogoniowice oraz 2 stacje uzdatniania wody: Lubaszowa i Ciężkowice. Cały projekt opiewa na kwotę 157 milionów złotych, z czego 95 milionów to dotacja z Funduszu Spójności. Podczas podpisania umów obecni byli burmistrzowie i wójtowie gmin, na terenie których realizowany będzie projekt. Wszyscy podkreślają, że dzięki projektowi poprawi się jakość życia mieszkańców, a sama promocja i dobra polityka informacyjna pomoże przekonać mieszkańców do tej inwestycji i zwiększy ich świadomość ekologiczną. Koledzy, dlatego powiem, że ta promocja, ta umowa na promocję i sama promocja tego projektu jest istotnym elementem realizacji, choćby dlatego, że inwestycja o takim charakterze, inwestycja liniowa, inwestycje sieciowe są bardzo trudnymi inwestycjami, ponieważ no, dotyka ona jak gdyby wielu mieszkańców. Stąd dobra polityka informacyjna o tym projekcie, przekonywanie mieszkańców, informowanie dokładne jest bardzo istotne. Mam nadzieję, że te 3 lata, w czasie których będziemy realizować ten projekt, zaowocują później takimi rozwiązaniami, które ułatwiają życie naszych mieszkańców. Dziękuję. 17 listopada w restauracji Agawa odbyła się podniosła uroczystość wręczenia odznaczeń prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla par, które świętowały w tym roku 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Była także jedna para, która świętowała 60-lecie pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczął burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś, przedstawił wszystkich jubilatów, a następnie starosta tarnowski Mieczysław Kras wręczył odznaczenia. Razem z kapelą folklorystyczną odśpiewano 100 lat, a potem wzniesiono toast.
Zaprezentowano także krótki program artystyczny.